Cześć kochani, witam Was serdecznie na kanale Kierunek Zdrowie. Chcę Wam dziś pokazać, jak od kilku tygodni spędzam poranki. Przynajmniej staram się, żeby to były 3-4 poranki w tygodniu. I no, chcę Wam powiedzieć właśnie, jak to, co zrobić, żeby ruszyć pupę z kanapy. Szczególnie, gdy nam się bardzo nie chce, gdy się jest leniuchem, gdy nie ma się już 20 lat i po prostu się nie chce naturalnie ćwiczyć. Gdy ja miałam kilkanaście lat, 20 lat, to praktycznie byłam cały czas aktywna. Mogłam też nic nie jeść, żyłam tak naprawdę tylko powietrzem i innymi emocjami, a na pewno nie jedzeniem. I też dużo ćwiczyłam, dużo tańczyłam, przez wiele lat w ogóle tańczyłam, brałam udział w wielu turniejach, jeździłam na obozy taneczne, gdzie tańczyliśmy po kilka godzin dziennie, to była w ogóle moja pasja, miłość i taniec był moim życiem przez no wiele, wiele lat. Ale później, gdy przyjechałam do Stanów i zaczęłam siedzieć, zaczęłam dużo pracować przy komputerze i właśnie już no mniej ruchu było zdecydowanie. Przy dzieciach pewnie, że mam trochę ruchu, ale to też nie jest tak. Rozleniwiłam się, pomału zaczęłam się rozleniwiać i po prostu mi się nie chce. Mam takie zrywy, że chodzę na przykład przez kilka miesięcy, chodziłam przez 2-3 miesiące na siłownię, na zumbę, na różne tam wymyślałam rzeczy, ale to długo nie trwało, bardzo szybko się kończyło i później po prostu przestawałam już to robić. W tej chwili się zawzięłam znowu, po raz kolejny i postanowiłam, że będę biegać, chociaż muszę Wam powiedzieć, że biegania nienawidzę od małego, od dzieciństwa. Nie znoszę biegać, zawsze wolałam tańczyć, a bieganie wydawało mi się, że jest nudne. Żeby to nie było nudne, postanowiłam, że po pierwsze będę to robić w miejscu, które mi się podoba, które jest piękne i tak właśnie jestem tutaj nad jeziorem i ponieważ jest taka pora roku, a nie inna, jest przepięknie. I chciałam Wam też powiedzieć, że tutaj są gęsi, są 3 rodziny gęsi, które uwielbiam, które codziennie obserwuję i od maleńkich, maluteńkich, żółciutkich gąseczek codziennie widzę, jak rosną i to jest wspaniałe, także bardzo mi się tu podoba i to już jest jedno, że spędzanie po prostu czasu tutaj na słońcu, dotlenienie się rano jest już wspaniałą formą spędzenia czasu. Następną taką rzeczą, żeby nie biegało mi się źle, to jest muzyka. Zawsze mam słuchawki i MP3 i słucham po prostu tego, co mi się podoba, tego, co najbardziej lubię. A ostatnio są to, ponieważ pewnie spytacie, co są to, jest to raczej muzyka medytacyjna, ponieważ ja łączę to bieganie w tej chwili trochę z medytacją, że słucham takiej muzyki medytacyjnej, trochę mantr, trochę bębnów szamańskich. No, w zależności od nastroju, od humoru i tak dalej. Także ważne jest dla mnie to, żeby mi to sprawiało przyjemność, żebym oddychała głęboko, żeby się dotlenić, żeby się zrelaksować, żeby się trochę spocić. I ja, wiecie, nie robię tego na siłę, nie robię tego tak, żeby się właśnie zniechęcić, żebym później nie chciała już w ogóle myśleć o tym, tylko staram się, żeby to było bardzo przyjemna taka godzinka rano, kiedy tu jest jeszcze niewiele osób, ludzie przychodzą niektórzy z psami, bardzo fajnie jest, bo już się znamy, więc jest miła atmosfera, wszyscy sobie machają, kiwają. Ja jeszcze w międzyczasie, poza tymi, w czasie tych biegów robię ćwiczenia oddechowe, różne takie ćwiczenia, ale ci ludzie się już przyzwyczaili do tego, że czasami robię to w dziwnych pozycjach i jakby nie patrzą się na mnie jak na kretyna. Poza tym chciałam powiedzieć, że na początku wcale się też nie przemęczałam i cały czas się nie przemęczam. Ja robię tak, żeby się nie przemęczać, żeby to cały czas było to miłe i to, do tego właśnie Was chcę zachęcić, żebyście robili coś, co sprawia Wam przyjemność, przy czym się jeszcze dodatkowo i spocicie, Wasze serce zacznie szybciej pracować, co jest bardzo zdrowe, wskazane i właśnie o to tutaj chodzi, a nie żeby robić coś wyczynowo, na siłę, jakoś nie mierzę ani kilometrów na razie, no bo też nie za bardzo mam co tutaj no, dookoła jeziora. Chciałam Wam powiedzieć, że na początku jak przyszłam tutaj pierwszy raz kilka tygodni temu, to biegłam 1/4 tego jeziora, a resztę maszerowałam. Później znowu biegłam i robiłam tak 4 kółka. W tej chwili, to znaczy już później, tydzień później, zaczęłam robić 6 kółek, zaczęłam biegać już po pół okrążenia, a pół szłam. W tej chwili robię i 3/4, czasami pół, czasami 3/4 i robię 6 kółek, potem robię ćwiczenie oddechowe i jeszcze sobie biegnę 2 kółka, czasami 3, czyli takich 8-9 kółek dookoła tego jeziora i tak po połowie, po 3/4. I wracam do domu, tam robię jeszcze ćwiczenia rozciągające, trochę na skakance, ale na początku tego też nie robiłam. Robię to tylko dlatego, że mi to sprawia przyjemność i chcę to jeszcze robić. Głównie chodzi mi o to, żeby się po prostu spocić i żeby to było miłe. Więc nie musimy robić niczego tak bardzo na siłę, a bardzo ważne jest, żeby się pocić, żeby pozwolić organizmowi też wydalać toksyny, usuwać toksyny z organizmu, a skóra jest naszym ogromnym, pięknym, wspaniałym organem właśnie wydalającym, oczyszczającym. Dlatego dobrze jest z tego korzystać. Oczywiście wiem, że większość osób młodych ćwiczy i to dosyć mocno,
Ale ja tutaj chciałam powiedzieć głównie do osób, które są już tak jak ja, starsze i po prostu nie chcą ćwiczyć jakoś tak mocno, intensywnie, nie wiadomo jak się pocić. Ważne, żeby przynajmniej było trochę, żeby serce zaczęło mocniej pracować, żebyśmy trochę zaczęli właśnie przez tą skórę wydalać, żeby to było przyjemne. Muszę Wam powiedzieć, że uczucie po, jak się wraca do domu, jest wspaniałe. Bierzemy prysznic i czujemy się tak świeżo, tak rzeźko. Chce się dużo zdrowiej jeść, chce się dużo wody pić, także ma to dużo, dużo takich pozytywnych właśnie aspektów. Jeżeli nie mamy czasu w tygodniu, bo pracujemy, no to w weekendy są wspaniałym momentem, żeby to zrobić. I muszę Wam powiedzieć, że ja wielki śpioch, zdarzyło mi się ostatnio właśnie w weekendy, mi się zdarza czasami wstać przed 7 i po 7 już tutaj być. I tak mi się to bardzo spodobało, tak się czuję cudownie. Ja dojeżdżam tutaj sobie samochodem kilka minut, także jeżeli macie jakiś park w pobliżu czy lasek, gdzie moglibyście to robić latem, to jest wspaniała okazja i wspaniały moment, żeby właśnie z tego skorzystać. I tak jak mówię, nie róbcie na siłę, nie róbcie tak, żeby się zniechęcić. Muzyka taka, jaką kochacie, jak jest pogoda, słońce, oddychajcie, spróbujcie to wykorzystać do głębokiego oddychania, do rozmyślania, do tego, żeby się zastanowić nad życiem, nad sobą, nad wszystkim, żeby złapać trochę słoneczka, takiego wspaniałego porannego, bo takie jest najzdrowsze i najlepiej też działa, tak samo działa na psychikę wspaniale, tak żeby cudownie zacząć dzień. To chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, chcę Was zachęcić do tego, żebyście coś takiego wymyślili sobie właśnie, co będzie Wam sprawiało przyjemność i żebyście to robili dosyć regularnie, szczególnie teraz latem, no bo jesień, zima, to trzeba pomyśleć o czymś innym, ale ja mam zamiar, zobaczymy, co mi z tego wyjdzie, więc nie chcę się zarzekać. Mam nadzieję, że mi się uda, bo będę tutaj dziecuszko moje daleko wozić do przedszkola, mam nadzieję, że mi się uda i będę właśnie mogła tutaj i zimą, i latem będę chciała tutaj biegać, ale cały czas rekreacyjnie, nie szykuję się do maratonu, nie zamierzam pokonywać jakichś wielkich dystansów, ani nie wiem, robić czegoś, co by mi nie sprawiało przyjemności. Także myślę, że jest to dobry pomysł dla leniuchów, dla osób, które się nie chcą za bardzo przemęczać, ale chcą coś zrobić, bo ja miałam z tym problem całą zimę, jeśli chodziłam na jogę, półtorej godziny jogi, ale to było za mało i no nie, to absolutnie mi w niczym nie pomogło, jeżeli chodzi o pocenie się i o właśnie taki stan, raczej to było bardziej takie mentalne wyzwanie. Pięknie, mam nadzieję, że przynajmniej jedną osobę zachęciłam, żeby podniosła pupę z kanapy i żeby zaczęła coś robić, cokolwiek, żeby było przyjemnie. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa, pa.